Dzień dobry Państwu. Witam Was w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki, przystanek Historia. Spotykamy się dzisiaj na promocji książki wydanej przez nasze wydawnictwo IPN-owskie. Szósta Armia Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Witamy serdecznie naszych gości, autora książki pana doktora Arkadiusza Tulińskiego z Wojskowego Biura Historycznego, pana profesora Janusza Odziemkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz pana doktora Jerzego Kirszaka, również z Wojskowego Biura Historycznego oraz z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Życzę Państwu wielu miłych wrażeń i zapraszam na pewno na ciekawą rozmowę. Ja też od siebie witam Państwa serdecznie. Mamy dzisiaj dyskutować o dziele wielkim objętościowo, dwa tomy. Rzadko się widzi dzisiaj tak obszerne wydawnictwa poświęcone jednemu tematowi. Mamy stulecie w tej chwili traktatu ryskiego, 101 lat od zakończenia działań wojennych, a jeszcze bardzo wiele rzeczy do opracowania w wojnie Polski z Rosją Sowiecką. Między innymi nie doczekały się do dzisiaj swoich monografii wszystkie armie polskie, które wtedy walczyły, nie mówiąc już o dywizjach, brygadach czy pułkach. To są dosłownie pojedyncze przypadki, kiedy taka dywizja czy pułk ma swoją monografię. To trochę zadziwiające, ale tak to wygląda w naszej historiografii. Pan podjął trud pokazania 6 Armii. No, pierwsze moje pytanie, dlaczego pan wybrał akurat 6 Armię? Co zadecydowało, że właśnie 6 Armia pana tak zainteresowała? Panie profesorze, do lat, połowy lat 90. przede wszystkim, jeżeli chodzi o rok 20, to funkcjonowały takie klisze, prawda, bitwa warszawska, bitwa niemeńska. I one wyczerpywały taką powszechną wiedzę o roku 20. Dlatego interesowało mnie, co wówczas działo się na południowym odcinku frontu, na Ukrainie. No, trzeba powiedzieć, że ten wybór o tyle okazał się, jeżeli nawet przypadkowy, trafny, iż zachowały się wspaniale, o czym pan profesor wie, że nie do końca jest tak zawsze, materiały dotyczące 6 Armii, rozkazy operacyjne, komunikaty. Akurat, przepraszam, w naszej skarbnicy w CAWie, w Centralnym Archiwum Wojskowym, jednak nie wszystkie dokumenty do roku 20 się zachowały. Do 6 Armii był komplet, także akurat to się udało. Czyli i zainteresowania, i szczęście. Zawsze trzeba mieć w badaniach również trochę szczęścia, jak zawsze w życiu, zadecydowały o tym. A drugie moje pytanie, przeczytałem w wstępie, od razu mnie to uderzyło, zainteresowało. Pan swój doktorat obronił dosyć dawno już temu. Dlaczego tak długo pan zwlekał z publikacją? Początkowo było to szukanie wydawcy, później przygotowanie także książki do druku, to trwało dość długo, zwłaszcza jeżeli chodzi o obsadę personalną, jej ulepszenie, ujednolicenie, znalezienie funkcji w masie rozproszonych dokumentów. Także nawet korekta, która była ostatnia kilka miesięcy temu, była taką korektą do 3 w nocy. Naprawdę wydawnictwo trud wielki poniosło, żeby to wydać. Rozumiem, że doskonalił pan doktorat tak długo, żeby osiągnął pewną doskonałość już wydawniczą. Dobrze, to rozumiem to, ale jak już jesteśmy przy książce i przejdziemy może do jej zawartości, bo jak przeczytałem, to rzeczywiście jest tam ogromna masa informacji. I tutaj pan porusza się swobodnie zarówno po
działaniach wojennych, jak i po logistyce, różnych rodzajach broni. Jednym słowem, książka jest wypełniona tymi informacjami dzień po dniu, czasem godzina po godzinie, co się dzieje na froncie. Jedno pytanie jeszcze tutaj. Napisał Pan też we wstępie, że w międzyczasie od 2008 roku, ile pamiętam, kiedy Pan bronił doktorat, ukazało się szereg nowych pozycji, których Pan nie uwzględnia. To, przyznam się, odważnie Pan to napisał, bo autorzy zwykle uzupełniają te pewne luki w swojej pracy, korzystając z nowych pozycji. Co zadecydowało, że Pan postanowił jednak tego nie zrobić? Może objętość, bo ja rozumiem, że to jest ponad 1000 stron, to nie każde wydawnictwo by to wzięło. Już i tak patrzą wilkiem na takie duże dzieła, chociaż i tak Pan nie pobił rekordzisty, Pana profesora Nowika, który potrafił napisać 1500 stron. Więc może jeszcze tutaj taka krótka odpowiedź na to, no co zadecydowało, czy niemożność wydawnicza pewna, no po prostu wydawnictwa mówią dosyć, więcej już nie przyjmiemy tekstu? Jeżeli Pan profesor pozwoli, najpierw podziękuję, że powiedział Pan wypełniona informacjami, a nie przepełniona, za to dziękuję. Natomiast w istocie, gdyby chcieć uzupełnić pracę jeszcze o te publikacje, które wyszły, a które, pozwoliłem sobie zauważyć, opierałem się na źródłach, więc mam nadzieję, że aż tak bardzo może nie brakuje pewnych rzeczy, to dzisiejszej rozmowy nie byłoby. Byłaby może w rocznicę 2030 roku. No jest to też, bo taka kwestia, oczywiście ma Pan rację, żaden historyk, jak pisze swoje dzieło, nie może sobie rościć pretensji do tego, że wyczerpie absolutnie temat. Trzeba zostawić coś następnemu pokoleniu, żeby jeszcze udoskonalało. Dobrze, ja jeszcze do tego kiedy wrócę, prawda, bo tam mam już szczegółowe bardziej pytania. Powiedziałem, że wypełniona informacjami, rzeczywiście, proszę Państwa, jak się przechodzi te kolejne rozdziały, to chociaż znam temat, bo sam może nie opracowywałem historii 6 Armii, ale działania na froncie południowym znam dosyć dobrze, to no, miałem aż pewien nadmiar tej informacji. Ona aż się wylewa z kart książki. To jest z jednej strony dobrze, z drugiej dla czytelnika, który nie jest tak wprowadzony w temat, to albo to jest bardzo długa lektura i taka bardzo solidna, trzeba strona po stronie czytać, aby rozumieć tok narracji autora. Natomiast dla historyka, dla badacza rzeczywiście to jest kompendium wiedzy ogromne. Ale to my sobie między sobą dyskutujemy, ale Pana zostawiliśmy tutaj na uboczu. Proszę bardzo, jakie tutaj ma Pan spostrzeżenia odnośnie samej książki, może jakieś pytania do autora od razu. Dziękuję. Wprawdzie jestem na uboczu, ale całkiem mi tutaj dobrze. Ale po prawicy autora Pan siedzi. To szczególnie jest dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, ponieważ z autorem znamy się jakiś już czas i kibicowałem autorowi przy powstawaniu tej pracy, która jest moim zdaniem no, wzorcowa, jeśli chodzi o monografie poświęcone związkom operacyjnym w wojnie Polski z bolszewicką Rosją. Pan profesor raczył zauważyć, że rzeczywiście tych monografii nie ma. Wielokrotnie spotkaliśmy się, pozwolę sobie powiedzieć, z Arkiem, bo Arek jest moim przyjacielem od lat, z taką sugestią, a co wy jeszcze w tym roku 20 grzebiecie? Przecież już wszystko zostało napisane, wszystko już jest zrobione. No ale właśnie taka monografia pokazuje, że absolutnie tak nie jest. Przed wojną zamierzano poświęcić pracę związkom operacyjnym, no ale zabrakło tego czasu. Po wojnie raczej powstawały syntezy zwracające uwagę też na działania dyplomatyczne, polityczne konfliktu. Natomiast takie stricte militarne, no to ta jest jedyna, prawda? Z tego co wiem, obroniono bodaj 3 czy 4 doktoraty poświęcone
armią w roku 20, przy czym dwa dotyczące 5. Armii generała Sikorskiego i Armii Rezerwowej generała Sosnkowskiego, no to były armie, które istniały kilka tygodni. Tu mamy do czynienia z 6 miesiącami, więc to budzi wielkie uznanie, że ta książka objęła tak duży obszar, jednocześnie nie można było, pan profesor mówi, w szczegółach. Tutaj właśnie nie ma tych szczegółów dotyczących na przykład heroicznych czynów poszczególnych żołnierzy, bo być nie może. Wtedy ta książka liczyłaby 3 razy tyle, co dzieło wspomnianego profesora Nowika. A mamy przecież piękne przykłady żołnierzy, oficerów, którzy przez te kilka miesięcy armii przetoczyli się przez szeregi jej oddziałów. Wreszcie była mowa, dlaczego autor tak zwlekał. No, zwlekał, nie zwlekał. Problem wydawniczy rzeczywiście istniał. O ile sobie przypominam, ktoś ci proponował wydanie, ale z cięciem indeksu, prawda? Pracochłonna, wiele czasu poświęcono na skompletowanie obsady, prawda, armii, plus indeksy geograficzne, oddziałów. Wydawnictwo chciało to ściąć, no bo to jest niepotrzebne. No to słusznie się stało, że ta książka się przeleżała. Natomiast te rzeczy, które ukazały się od 2008 roku, tak naprawdę one nie burzą narracji tej książki, nie podają nowych faktów, nowych źródeł, więc książka no, broni się w tej swojej formie. No, jest pięknie wydana też, tu dziękujemy wydawnictwu. Ale oddaję głos panu profesorowi. Pytania też będą. Może jeszcze nawiążę do tego, na co pan profesor zwrócił słusznie uwagę odnośnie objętości, odnośnie faktów. Pamiętam, że spotkałem się z takim zarzutem, iż autor monografii armii powinien schodzić najwyżej 2 szczeble niżej, natomiast w monografii opisywane są działania pododdziałów. No, ale w roku 20, o czym pan profesor wie doskonale, jak pisał na przykład Kirchmayr w pamiętnikach, te bataliony pływały jak złote rybki w akwarium na bezbrzeżnych wodach Ukrainy. To była podstawowa jednostka kalkulacyjna, prawda? Batalion z baterią, które miały często takie odcinki jak dywizje na zachodzie. Także myślę, że do tego szczebla, batalionu przynajmniej, należało zejść. Na ile to oczywiście utrudnia narrację, którą starałem się ułatwić dość szczegółowym spisem treści i zakończeniem na rozdziałów, podsumowaniem walk, to już oczywiście do oceny czytelników. Autor tutaj, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale nawiązał do po sobie narracji, nie wiem czy pan się zgodzi z takim spostrzeżeniem moim, do pierwszego tomu, właściwie pierwszych tomów wydanych przed wojną, Bitwy nad Budziem, która miała wprowadzić do Bitwy Warszawskiej. To nie zostało wydane, bo wybuchła wojna. Natomiast pan zachowuje właśnie ten tok narracji, gdzie są podane działania poszczególnych pułków, batalionów, jak pan słusznie zauważył, nawet czasem jakichś drobniejszych oddziałów, bo ma pan rację, tak ta wojna wyglądała. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj to, co dzisiaj wydawnictwa czasem omijają, a tutaj pan Ciszak zwrócił uwagę, to jest indeks. Indeks osobowy, indeks nazw miejscowości. Jeszcze by się przydał, ja przepraszam, no mówię to jako może adwokatus diaboli, jeszcze indeks jednostek, oddziałów, ale to już pewnie za dużo było jest. Nawet dla... Panie jest, profesorze, tak? Jest. Ach, widzi pan, to ja już tak jestem zafascynowany tym ilością tej informacji bojowej, że nie zwróciłem na to uwagi. To będę musiał jeszcze to dokładnie przejrzeć. No to w takim razie jest komplet. Jest bardzo ciekawe to, co pan zrobił. Ta kadra dowódcza. No, można zobaczyć twarze tych ludzi. Można
jakoś się do tego troszkę zbliżyć. Nie wiem, czy jakaś armia, nawet chyba pierwsza, nie ma tak dokładnie opracowanej kadry, jak pan tutaj to zrobił. A liści z jednym się nie zgodzą. Otóż armia, proszę panów, niezależnie od tego, że jest zgrupowaniem wojska, które wypełnia swoje zadania bojowe, to również, a w przypadku Armii VI szczególnie, wypełnia zadania, bym powiedział, logistyczno-polityczne. To znaczy, czego broniła VI Armia? To była południowa flanka Polskiego Frontu. Dlaczego było to tak ważne, aby utrzymać tam front jak najdłużej, jak najdalej na wschód posunięty? No komunikacja z Rumunią. Praktycznie jedyna w pewnym momencie linia kolejowa, która dostarczała nam, jeszcze mogła dostarczać amunicję i broń w roku 1920. Więc tutaj była ogromna rola tej armii. Tutaj ja być może przy tym masie tych informacji, które pan zamieszcza, tego na to nie zwróciłem uwagi, ale chyba pan o tym nie wspomina. Druga rzecz to jest ta rola polityczna. Nie mam do pana o to pretensji akurat do książki, ponieważ książka powstawała w czasie, kiedy myśmy jeszcze dyskutowali na ten temat. Ten temat się pojawia wraz z odkryciem, ujawnieniem źródeł sowieckich. W latach 90. w literaturze zachodniej, potem to przejdzie do naszej literatury. Mianowicie, tam jak pan pisze i zwraca pan słusznie uwagę, że w pewnym momencie Armia VI stała się celem natarcia dużych sił nieprzyjaciela, bo kierunek głównego natarcia na południu zmienia się na Lwów. Otóż Lwów, proszę państwa, ten główny, największe miasto Galicji, nie Kraków wtedy był, a Lwów, największy ośrodek logistyczny, największy węzeł komunikacyjny. Tak, oczywiście. Był wstępem, opanowanie Lwowa było wstępem do tego, co Lenin chciał zrobić natychmiast po upadku Warszawy. To znaczy inwazja na Węgry i przeniesienie rewolucji do Węgier, do Czechosłowacji, czyli eksport rewolucji na południowy zachód, opanowanie środka Europy. To już i VI Armia to uniemożliwiała, bo trzymała Lwów, broniła Lwowa i jednocześnie jak najdłużej zapewniała to połączenie Polski z Rumunią. Jeszcze jedna rzecz, od razu do pana też pytanie, do autora. Wspomina pan tam wielokrotnie i słusznie o tym, że VI Armia współpracuje z oddziałami Petlury, naszego praktycznie jednego sojusznika, który wtedy miał wojska na froncie, no bo ta ochotnicza armia rosyjska, która się zaczynała dopiero formować gdzieś na tyłach, ona nie weszła do walki. Natomiast Petlury, dywizje nieliczne, ale bojowe, bardzo takie dobrze walczące w większości, w pamiętnikach oficerów polskich to wyraźnie widać, okazały istotną pomoc. Jak pan z punktu widzenia działań VI Armii oceniłby i tego, co pan przeczytał, tego, co pan tutaj zamieszcza, i tych źródeł, które pan przejrzał, ocenia tego sojusznika ukraińskiego? Dzisiaj to jest, można powiedzieć, temat bardzo często poruszany, bo jak mamy tak niewiele tych wspólnych, dobrych doświadczeń historycznych, polsko-ukraińskich w historii najnowszej, że bardzo chętnie nawiązujemy właśnie do roku 20. Sojuszu polsko-ukraińskiego i tego, co zrobiły dywizje ukraińskie właśnie na południu, w Zagłębiu Naftowym, gdzieś tam broniąc tej najdalej na południe wysuniętej flanki frontu polskiego. Pan profesor wspomniał o pamiętnikach. Zapewne myślał pan o tym dzienniku Kukiela, kiedy pisze, jak podoba mu się ten instynkt wojenny oddziałów ukraińskich. Jeżeli chodzi o sprzymierzoną armię ukraińską w sile mniej więcej przeliczeniowej na nasze do dwóch dywizji, tamte dywizje liczyły o wiele mniej, prawda, bagnetów,
to ona wypełniła swoje zadanie osłony tej flanki południowej do Dniestru, zagłębia naftowego, mimo pewnego kryzysu w sierpniu, kiedy to zdezerterowała pewna grupa, głównie żołnierzy pochodzących z jednostek galicyjskich. To był taki przykry epizod, jednak poza tym ta współpraca, mimo że ona nie była zbyt harmonijna, ponieważ Ukraińcy, o czym wspominam, chcieli bardzo zaakcentować swoją niezależność i wysyłali do 6 Armii wyłącznie meldunki stanu żywnościowego, ponieważ otrzymywali od niej zaopatrzenie. Nigdy nie napotkałem, żeby podali stan bojowy. Z kolei, może to taka drobna złośliwość, w tych aktach 6 Armii nie nazywano jej armią, tylko grupą generała Omelianowicza Pawlenki. Co do tego też akurat Petlura zgłaszał pretensje. On proponował, żeby jednak nazywać to armią ukraińską, z kolei nie armią Pawlenki, prawda? Natomiast do końca działań rzeczywiście ta współpraca trudna, ale jednak miała miejsce. Także słusznie pan profesor zauważył, że niewiele było wspólnych działań. Przecież ta jednostka polsko-ukraińska nosi nazwę Sachajdacznego, to raptem XVII wiek, prawda? Natomiast w pewnym sensie zdradzeni, bo pozostawieni sami sobie po rozejmie w październiku Ukraińcy, no, wypełnili swoje zadanie. Nie można mieć do nich żadnych pretensji. Mimo tego, tej dezercji, tego trudnego momentu, tych chwil w sierpniu, to raczej no można ocenić pozytywnie. To Torunianie, prawda? Karpus, Rezmer opisali te armie. I zresztą doczekała się jeszcze kilku monografii. Tak, prawda? Armia ukraińska ma to szczęście, że chyba 3 czy 4 pozycje o niej powstały. O 6 armii 2. O niektórych armiach polskich żadnej jeszcze nie ma. Może książka tak pięknie wydana i zachęci innych autorów, żeby sięgnęli do innych armii polskich, bo materiałów w CAU, wbrew pozorom, ja tu się zgadzam i tu to pewnie nasz kolega potwierdził, panie doktorze, że w CAU mimo wszystko jest sporo materiałów, tylko on jest rozrzucony. Nie jest tak zblokowany jak armii 6, bo tu rzeczywiście, jak się wejdzie, teczki jedna po drugiej oddają ten przebieg walki. Pan tutaj wspomniał o bardzo ciekawej rzeczy, której dzięki, dobrze, że pan to w książce ujmuje i dziękuję za to panu serdecznie, bo pan zwraca uwagę na rzecz, która nam umyka stale. Kiedy mówimy o traktacie ryskim, kiedy mówimy o tym, że moglibyśmy pójść jeszcze znowu na Dniepr, bo rzeczywiście Armia Czerwona była w rozsypce. Kiedy mówimy o tych bojach, zapominamy o jednej rzeczy, którą pan tutaj dobrze wyartykułował. To znaczy, mam na myśli logistykę. Warunki, w jakich walczył żołnierz polski. Ja pamiętam takiego autora brytyjskiego, ja przepraszam, w tej chwili nazwiska nie przypomnę sobie, w latach 20. napisał coś takiego w Wielkiej Brytanii. No to potem na to się powoływali nasi wojskowi. Mianowicie, że ten autor pisał tak. My mamy tendencję do lekceważenia tej wojny polsko-sowieckiej. Ona gdzieś była na uboczu Europy, jakaś lokalna wojna. Ale mówi autor, ja chciałbym zobaczyć armię europejską, zachodnią, która w takich warunkach, jak żołnierz polski, potrafiłaby walczyć w ogóle i jeszcze zwyciężyć. I pan to doskonale oddaje, nawet pokazując te zestawienia, prawda, czego brakowało, ile brakowało. Jeżeli tutaj pan nie wkracza w te szczegóły, tutaj mówiliśmy, że pan nie oddaje
walk, tego bohaterstwa żołnierza, no prawda. Chcielibyśmy tutaj widzieć kapitana Zajączkowskiego pod Zadwórzem, prawda, bohaterów spod Dytiatyna. No pan z uwagi na natłok tej informacji nie mógł się rozdrabniać, ale czasem warto zacytować jakieś szczególnie, wie pan, takie drastyczne momenty, chociażby tego bosego żołnierza, jak on idzie z krwawiącymi nogami po ścierniskach, bo butów już nie ma, w podartych mundurach. To są dramatyczne rzeczy. Buty z liści, prawda? Tak, a przecież ten żołnierz zwyciężał właśnie. I to nie jest tak, że myśmy opływali we wszystko, a Armia Czerwona nie miała nic. To pana książka dobrze pokazuje, to jest pewna legenda, że myśmy byli tak doskonale wyposażeni, a przeciwnik to miał już tak źle, że już gorzej nie można było być. To było podobne. To było wbrew podobne. Pozorom Armia Czerwona logistycznie, jeżeli chodzi na przykład o zaopatrzenie w amunicję, wyglądała lepiej, bo używała jednych karabinów rosyjskich, prawda? W zdecydowanej większości. Jedną rzecz właśnie. Słuszna uwaga, ale dlaczego? Rosja odziedziczyła przemysł wojenny carski. Proszę państwa, Rosja miała własny przemysł wojenny, co prawda wyniszczony. Robotnicy byli zdziesiątkowani. Ale Mosiny mieli cały czas i jeszcze do II wojny światowej włącznie. Cały czas to pracowało. Armaty były produkowane, amunicja była produkowana, a my, Polska, każdy nabój. To nie, że armatę, że samolot. Każdy nabój musieliśmy sprowadzać z zachodu, bo nie mieliśmy absolutnie żadnego wtedy przemysłu zbrojeniowego. Zaborcy nie budowali tego przemysłu na ziemiach polskich. Myśmy byli w 100%, dokładnie w 100% uzależnieni od importu z zachodu. Wystarczyło, że ten import słabł, i choćbyśmy stali pod Moskwą, to byśmy musieli kapitulować, bo żołnierz miałby z czego strzelać. Więc to był ten dramat dowódców, planowania i całkowitego uzależnienia od Zachodu. No a do tego to jest to, co z pana kart, pana książki wypływa. Ta nędza zaopatrzenia, brak podstawowych rzeczy, bez których no, żołnierz brytyjski, czy francuski, czy niemiecki w ogóle nie szedł do walki. Ten żołnierz polski w tamtym czasie szedł i to pięknie, jak się spisywał, to dużo by na ten temat mówić. I pan to znalazł w 6 armii, te zestawienia całe, prawda? I pan tutaj cytuje w książce. Jeżeli można, to jest tak, to, czy mówi pan profesor, jest szalenie ważne, bo jaką mamy wizję, czy przeciętna, jaka jest wizja tej wojny w społeczeństwie roku 20. Z filmów typu Hoffmana czy Wojna i Miłość. Trzech dowódców kompanii jedzie na czele kompanii liczącej 40 ludzi. Jechać mógł tylko dowódca kompanii, ale na Boga, przecież oficerów był szalony brak. To przecież, przepraszam, pan wie, kompania maszeruje pięknie umundurowana. Z drugiej strony pokazani są bolszewicy, jadą oczywiście w budionówkach, komisarz obowiązkowo w skórzanej kurtce z naganem. Prawda? To są te klisze. A tu jak czytać nawet babla opowiadania, jedzie kozak w meloniku, w podartych łapciach, prawda? Owijany jakimś tam ornatem kościelnym, owinięty. Pierwsza rzecz na pobojowisku to było zdzieranie mundurów i czasami było trudno zorientować się, kto jest przeciwnikiem, prawda? Bo bolszewicy, znalazłem taki meldunek, najwyżej cenili jednak francuskie, czyli niebieskie, halerowskie mundury. Obdzierali od razu. Podobnie w pewnych relacjach trupy bolszewickie, ale bez butów, które i nasi zabierali. Także oprócz braków, druga rzecz, różnorodność. I nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, ale myślałem o artykule na konferencję, która w tych czasach no, już się nie odbyła, o wystąpieniu, o takiej krótkiej charakterystyce, pozwolić sobie charakteryzować Armię Polską w roku 20. I pomyślałem, że najbardziej, czy najtrafniej charakteryzowałyby ją dwa słowa. Brak i różnorodność. Brak, o którym mówiliśmy, i pan profesor zwrócił uwagę także na te zakupy na Zachodzie, przez co mieliśmy dziesiątki typów
umundurowania, siodła meksykańskie, karabiny japońskie. Jest w aktach oddziału pierwszego wspaniała tabela ukazująca dywizje i ich artylerię, ale jakich rodzajów. Ona jest pstrokata, szachownica, poza kilkoma tymi dywizjami halerowskimi, prawda, gdzie dominował sprzęt francuski. Mamy pstrokaciznę kolorów i wyobrażałem sobie, że chyba najgorszym zajęciem wówczas było być, pracować w składach amunicyjnych i zaopatrywać jakąś armię czy jednostkę, prawda. To jest niesamowite. Próbowano oczywiście ujednolicać, ale ten proces trwał. Teraz, kiedy siedzę nad powstaniem, trzecim powstaniem śląskim, widzę tam podobne zjawisko. Trochę się dziwię, że nie wyciągnięto wniosków, może było za mało czasu, ale w 1921 roku w sierpniu, przepraszam bardzo, w czerwcu, w maju, w czerwcu niektóre pułki śląskie miały po 7 rodzajów karabinów i także tam meksykańskim, myślałem, że może pomyliłem się, nie tylko niemieckie, francuskie, rosyjskie, austriackie, prawda, ta pstrokacizna, umundurowanie. Przecież w dziennikach personalnych jest tyle informacji o pułkach jazdy, które wywalczały sobie prawo do tego, że w drodze wyjątku i tych wyjątków jeden za drugim pojawiają się wyjątki, jakieś lokalne, czy może nie lokalne, ale jakieś wyjątkowe cechy umundurowania dany pułk sobie życzył. We wspomnieniach, więc to była różnorodność. Różnorodność dotyczyłaby nie tylko umundurowania i uzbrojenia, ale także i na przykład pochodzenia oficerów, prawda. Z armii trzech zaborczych plus Halera, plus Legionów. Więc różnorodność na pewno i z drugiej strony brak. Takie dwie cechy, takie dwa określenia pokazujące, jak trudno byłoby to przezwyciężyć. Brak, to się rozumie samo przez się, i różnorodność czy rozmaitość, żeby choćby mógł porozumieć się dowódca jednostki ze swoim adiutantem czy szefem sztabu, jeżeli pochodził z innej armii. Przepraszam najmocniej. To jest w pamiętnikach, prawda? Może najlepszy przykład z pamiętnika Romejki, kiedy mówi o lądowaniu dwóch lotników, z których jeden melduje tam i z armii rosyjskiej zapewne, biorąc pod uwagę rusycyzmy, tam idzie ciężki bój, po czym melduje drugi i po partykule można poznać, że Ślązak z armii pruskiej mówi, tam zaś ale jest potyczka. Co ma robić dowódca? Wysłać trzeciego, a może ten będzie z armii tureckiej, bo i taki był, prawda, lotnik. Więc to wszystko, oprócz tych braków, ta różnorodność też została jakoś przezwyciężona. No ale to wszystko to Państwo znajdziecie na kartach książki, bo tutaj autor do tego się odnosi i szeroko informuje, podając konkretne zestawienia cyfrowe, czego brakowało, kiedy brakowało i te braki. Czasami są mniejsze, jak jest mniejsze napięcie boju, odpoczynek, ale z drugiej strony Pan pokazuje, jak wiele tego, co przychodziło z kraju, na przykład z umundurowania, prawda, z tego, co no, polski przemysł mógł dostarczyć w jakiejś ilości na front, jak wiele było tam takich rzeczy niedopracowanych, jak wiele było no, marnotrawstwa tak naprawdę, bo no, z różnych powodów te nasze fabryki jeszcze nie pracowały należycie. Jednym słowem pojawia się tutaj na kartach Pana książki też ta nędza wojska. Nędza wojska roku 20 to no, naprawdę warto powiedzieć. No i mamy też opisy walki z Budionnym jednak, mimo wszystko, chociaż tam Budionny troszkę bokiem szedł, ale pod Lwowem potem w końcu wszedł na kierunek 6 Armii. Występuje w Pana, na kartach Pana książki dywizja, jedna z nielicznych, które mają swoją monografię. 18 Dywizja Piechoty generała Krajowskiego. Powiedzmy tutaj naszym widzom generała Kraliczka, czyli Króliczka, no tak jego nazwisko prawdziwe brzmiało. Generał Króliczek był Czechem,
który wybrał służbę w Wojsku Polskim, z Polską się ożenił, prawda, i wybrał tutaj służbę. Oczywiście generał Króliczek, brzmiałoby to trochę w polskich jednostkach dziwnie, w związku z tym został generałem krajowskim. Jak pan tutaj by ocenił tą przemianę dywizji? Wiem, bo to jest niesłychanie ciekawe. Dywizja doczekała się częściowej monografii przed wojną, która opisała kilka tygodni jej walk. Pan opisuje szerzej tą dywizję. Pokazuje pan dywizję, która no, jest praktycznie w rozsypce, jest słaba, jest nie wiadomo właściwie jaka jest jej wartość bojowa. A potem, dosłownie w kilka tygodni, przekształca się w jedną z najlepszych dywizji. Co pana zdaniem, co tutaj na kartach książki by pan uwypuklił z tego, co pan napisał, co zadecydowało, że ta dywizja tak się zmienia, no, staje się jedno z najczęściej wymienianych w komunikatach naczelnego dowództwa? Mówiąc językiem archaicznym, cieszę się na pytanie pana profesora, bo myślałem o generale krajowskim. Co prawda trudno byłoby mi teraz odpowiedzieć, jak pan mówi, to jest bardzo ciekawe, jak dokonała się przemiana dywizji z tej grupy jeszcze w marcu 20 roku, nie dywizji, tylko grupy generała Krajowskiego, o potwornie słabych stanach liczebnych, braku oficerów. Jak doszło do tego, że brała udział w walkach aż dwóch, które figurują na grobie nieznanego żołnierza, czyli Dubno i później na froncie północnym Sarnowa Góra, Mława. Powiem szczerze, że z materiałów... Ale panie doktorze, postać samego generała Krajowskiego. Właśnie. Z materiałów trudno było mi powiedzieć, dlaczego. Akurat rzeczywiście 49. Pułk na przyszłość zasłynął już, prawda, ten Huculski. Dlaczego odnoszono takie sukcesy, jeżeli chodzi o inne rzeczy? Natomiast jeśli chodzi o samą postać, tu w sukurs przychodzi mi pewien plotkarz. Mianowicie miał zwrócić uwagę na to, że generał Krajowski jeszcze jako pułkownik był w roku 1914 członkiem załogi Przemyśla, o czym wspomina hrabia Krasicki w pamiętniku. W 15 roku, kiedy Przemyśl kapitulował, dostał się do niewoli razem z całą załogą. Wyszedł z niewoli rosyjskiej w 18, czyli generał Krajowski nie znał tej zmory przekleństwa I wojny światowej, czyli wojny pozycyjnej, prawda? Dlatego jeszcze w czerwcu wysłany przez Romera w lukę między Armią VI a sąsiadką, właśnie w rejon Sławuta, Zasław, Dubno, dla nawiązania kontaktu, on nie przejmował się tym, że ma wiszące skrzydła, w razie czego prowadził obronę okrężną, jak wówczas nazywano, słynnego jeża, bo może właśnie dlatego, na ile to może się sprawdzić, że on tej pierwszej wojny nie znał. Bo przecież, o czym pan profesor doskonale wie, dywizje wielkopolskie, jakie nazywano wówczas poznańskie, prawda, na północy cofały się w panice, a to był przecież bitny żołnierz, który wytrzymałby może natężenie ognia spod Verdun, ale kiedy widział łuny na skrzydłach, jakąś strzelaninę na tyłach, czuł się nieswojo, prawda? Nie był przygotowany do tej walki. A generał Krajowski potrafił jednak doskonale dowodzić w takich warunkach, nie dbać oczywiście o te odtwarzanie tego chudego, jak nazwał marszałek, okopu, czyli no to oczywiście tu proporcją gard, jakby nawiązanie do staropolskiej sztuki wojennej, nieważna jest przestrzeń, tylko siła żywa przeciwnika, to żeby go dopaść. Dlatego zastanawiam się czasem także nad tym, jak może niedoceniony jest znany przecież rozkaz szefa sztabu generała Rozwadowskiego z sierpnia, bodajże 13 sierpnia 20 roku, o przejściu do działań manewrowych. Bo naszym przekleństwem było to cały czas, prawda, próba odtwarzania ciągłego frontu. Ja powiem panu profesorowi, że byłem bardzo zdziwiony, czytając meldunki o tym, że do połowy sierpnia na Ukrainie to my mieliśmy przewagę liczebną, nie bolszewicy. Ale oni jednak potrafili wybrać kierunek, lokalnie dokonać włamania.
No i wtedy oczywiście cofano się, żeby znowu otworzyć linię, żeby znowu otworzyć linię. Natomiast kiedy Rozwadowski wydaje ten rozkaz i znowu można przywołać pamiętnik Kukiela, w sumie przecież wybitnego specjalistę od działań manewrowych, od wojen napoleońskich, pułkownika sztabu generalnego, dowódcy brygady, kiedy przychodzi ten rozkaz Rozwadowskiego, żeby 12 dywizja, jak to mówią, zwinęła się w kłębek, czyli nie rozrzedzała się, skoncentrowała się, 13, 12, to Kukiel pisze w pamiętniku w pierwszej chwili, nie rozumiem. My przecież przypuszczamy wroga na tyły, ale zapomniał o tej zasadzie, że kto przez skrzydła, sam jest przeskrzydlony, prawda? Pisze, nie rozumiem i dywizja, czyli dowódca, pułkownik Janusz Ajtis też nie rozumie. Kilka dni minęło, kiedy zorientował się, o co chodzi, prawda, i mamy jesień 20 roku i możliwość działania już nieskrępowanych tym szukaniem, odtwarzaniem obsady żołnierzy. Ty może mało się zwraca uwagę właśnie na ten rozkaz Rozwadowskiego. Jeszcze dwa słowa do dzielnego Czecha, jeśli można. Dzielnego Czecha, tak. Dzielnego Czecha, generała Kraliczka, czyli Krajowskiego. Ciekawostka taka, że zwycięski naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski, wnioskował, ale uzależniał to od decyzji kapituły, odznaczenie generała Krajowskiego drugą klasą orderu Virtuti Militari. No i to nie zostało jakby przez kapitułę spełnione, ale naczelny wódz docenił dowodzenie generała Krajowskiego, a ciekawostka praktycznie mało znana biografom wojskowym to to, że syn generała Krajowskiego, Wielisław Krajowski, był oficerem dyplomowanym Wojska Polskiego, podpułkownikiem, a później pełnym pułkownikiem w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie II wojny światowej na obczyźnie i pozostał na emigracji bodajże. W każdym razie dzielna rodzina Czechów, która służyła Polsce, prawda? Tak jak też wielu, czy tam może niewielu, ale zdarzało się, że oficerowie sojuszniczej armii ukraińskiej, o której mówiliśmy, którzy pozostali w Polsce, później byli kontraktowymi oficerami Wojska Polskiego. I dzięki nim dzisiaj tu rozmawiamy. Czyli może ja miałbym pytanie do pana profesora w takim wypadku, jeżeli można, bo zastanawiałem się, ja pisałem o wojnie polsko-bolszewickiej, funkcjonuje określenie wojny polsko-rosyjskiej, są takie dwie szkoły, no ale może jednak tak zastanawiam się, dlaczego czy polsko-bolszewickiej, jednak to pokazuje taki bardziej może wielokulturowy wymiar, jeżeli tu słyszałem właśnie o Czechach, Rumunach, o brygadach kozackich po stronie polskiej, z kolei o Sarsach, czy mieszkańcach Azji Środkowej w oddziałach bolszewickich, czy wręcz o Chińczykach spotyka się takie relacje. Czy te dwie nazwy są równouprawnione? Jaka jest pana profesora ocena? Czyli wojna polsko-bolszewicka, czy polsko-rosyjska? Czy polsko-rosyjska. Znaczy tak. Czy to dyskurs akademicki? To troszkę inny temat niż pana książka, ale postaram się króciutko odpowiedzieć. Bolszewicy realizowali starą rosyjską politykę parcia na zachód poprzez Polskę. Polska była tą pierwszą zdobyczą, tylko ubrali to w formy ideologiczne i rozszerzyli. To już nie tylko Polska była celem, celem była Europa. Natomiast nawiązywane, to był stary szlak rosyjski. Dalej mamy komendy wydawane w języku rosyjskim, taktyka rosyjska, typowa taktyka rosyjska atakowania masami w jednym punkcie, prawda, przerywania frontu. Wiele elementów łączy to z Rosją u nas mentalnie, więc myślę, że wojna z Rosją bolszewicką jest chyba najlepszym tego ujęciem, jako że co prawda Białej Rosji już nie było faktycznie w 20 roku silnej, ale jednak te resztki armii gdzieś tam Wrangla, dawnego Denikina jeszcze kołatały. Jakaś tam ta Biała Rosja jeszcze istniała. Ja czasem używam rzeczywiście takiego sformułowania polsko-rosyjska wojna, ale dla przypomnienia, że de facto walczyliśmy z tą samą myślą polityczną, to znaczy ogarnąć Polskę jako najcenniejszą zdobycz. To jest rosyjskie, to ma wrócić.
Jaki jest pierwszy rozkaz dla Armii Czerwonej w operacji Wisła? Osiągnąć dawne granice Imperium Carskiego, czyli Królestwo jest. Potwierdzeniem tego może być też to, jak wielu oficerów byłej armii carskiej służyło w armii bolszewickiej. I nie mówimy tutaj o oficerach dyplomowanych sztabu generalnego wysoko, ale tych dowódców kompanii strzeleckich. Tam byli często młodsi oficerowie. Ja bym chciał do książki jeszcze wrócić, bo tak schodzimy w ogóle na sam konflikt, prawda? Wojny polsko-bolszewickiej. Ja bym Państwa chciał ostrzec, może nie ostrzec, żebyście się Państwo nie bali objętości tych dwóch tomów, prawda, że może to być przerażające. Trzeba bowiem wiedzieć, że drugi tom, w zasadzie cała narracja zamyka się w pierwszym tomie. I tu mamy całą historię VI Armii. Natomiast ten drugi tom właśnie zawiera te wszystkie trzy indeksy, o których mówiliśmy. Obszerne aneksy, listę poległych żołnierzy, to jest bardzo cenne, także choćby z uwagi na badania genealogiczne. Często ktoś z rodziny ma jedyną okazję, żeby znaleźć tu kogoś ze swoich przodków, prawda? Mamy listę poległych, no i tę obsadę, prawda? Obsadę dowódczą i bibliografię, więc ten drugi tom jest jakby dopełnieniem, natomiast pierwszy tom jest wyjątkowy, choćby z tego powodu, że autor łączy nie tylko, nie jest historią, jest z wykształcenia filologiem polskim, więc i historykiem dodatkowo, więc to się po prostu przyjemnie czyta. Mimo że jest to techniczny często język, ale jest konstrukcja moim zdaniem świetna, a każdy rozdział, mówimy o szczegółowości, jest jeszcze zakończony, podsumowany takim bilansem, więc można sobie przeskoczyć. To niekoniecznie trzeba tę książkę od deski do deski czytać. Można ją studiować w różnych punktach, jeżeli chcemy taki solidny materiał, no to się zagłębiamy w całość, ale możemy właśnie ten bilans podsumowujący dany rozdział przeczytać i tam jest klarowny wywód. Myślę, że to jest duży wkład Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego w setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Ta książka już zostanie. Takiej książki do tej pory o roku 20 nie mieliśmy. Znaczy, na pewno jest to najdokładniejsze opisanie działań na południowym odcinku frontu do tej pory, tak dokładnej książki, tak dokładnie opisującej tam przebieg wydarzeń nie mieliśmy. Przy tym braku generalnie, to co już na początku mówiliśmy, tych monografii o armiach, o dywizjach, no to tutaj pan swój wkład wielki włożył do tego. Można powiedzieć, że szósta armia jest w tej chwili najlepiej opracowaną armią, bo wyszła też książka pana Grzegorczyka, czyli mamy dwie monografie, no ale ta jest rzeczywiście pod względem ilości informacji, zawartości informacyjnej, no imponująca. Więc każdy, kto interesuje się wojną polsko-rosyjską, czy Polski z Rosją bolszewicką, dopuszczam obie sformułowania, tą książkę powinien do ręki wziąć, żeby chociażby przewertować te kartki, przerzucać i zobaczyć te wszystkie elementy, o których tutaj mówiliśmy. Nędzę żołnierza, brak zaopatrzenia, współpracę z Ukraińcami, z wojskami ukraińskimi, napięcie tej walki, proszę Państwa, bo to my tak sobie tutaj mówimy przy stolikach, z odległości 100 lat na to spoglądamy, a tam jakież jest ogromne napięcie, jak się sytuacja zmienia, jakie decyzje trzeba podejmować trudne, jak ta armia musi się cofać, jak trzeba reagować. Mamy przykład żołnierza, prawda, znakomitego dowódcy generała Krajowskiego. Mamy przykłady dowódców, którzy niekoniecznie się sprawdzili. Mamy przykład historyka, który okazał się znakomitym dowódcą, generał Kutiel, prawda? Pod Wołoczyskami broni się przez 2 tygodnie przeciwko skondensowanym uderzeniom dużych sił rosyjskich.
żołnierze składają przysięgę, że oni nie opuszczą tych stanowisk, nawet proszą, żeby do Warszawy zakomunikować, zameldować, że oni tu będą bronić do końca i nie puszczą bolszewików. No musieli puścić w końcu, bo front nie wytrzymał. Pan podaje przyczyny, dlaczego tak się zdarzyło. To były też błędy w dowodzeniu. To też oczywiście, tutaj mówiliśmy o tym, że tu może ja niezupełnie się bym zgodził z autorem, że była tutaj przewaga liczebna strony polskiej. Znaczy, z informacjami, proszę Państwa, na temat liczebności, to nie dotyczy tylko 6 Armii, ale całego frontu polskiego i sowieckiego, mamy ogromne problemy, żeby ustalić, jaka ta liczebność była faktyczna. Takie okrągłe liczby, że dywizja ma 1500 bagnetów albo ma 2600 bagnetów, już budzą wątpliwości. No a skąd to wiadomo, że dokładnie 2600 bagnetów? No to widać, że to są takie dane troszkę niepewne. Przede wszystkim dane, pewne wątpliwości budzą dane rosyjskie, nawet te podawane oficjalnie. Tutaj więcej, co dziwne dla mnie osobiście, więcej zastrzeżeń do tych danych potrafią mieć historycy zachodni, którzy piszą, że w dane sowieckie, bolszewickie, rosyjskie raczej wierzyć nie należy. One nie są rzetelne. Natomiast my mamy taką tendencję przyjmowania, że no one, skoro tak napisano, no to widocznie tak było. Ja myślę, że tam była równowaga sił. Natomiast to, co decydowało, to było to, że strona sowiecka lepiej dowodziła, lepiej potrafiła tę przestrzeń zagospodarować, a po drugie miała duże jednostki kawaleryjskie, których myśmy nie mieli. Piechur nigdy, proszę Państwa, nie wygrałby wyścigu z kawalerią. Nogi piechura, no to 4 km na godzinę maksymalnie, a na drogach polnych, jakichś tam trudnych, 2-3 km na godzinę. I piechur ma określoną wytrzymałość. To przecież obrazki odwrotu 6 Armii, zmęczenia śmiertelnego żołnierzy, no to były na porządku dziennym. Z drugiej strony mamy jednostki kawaleryjskie, które potrafią się przemieszczać po 70-80 km na dobę i mając zapasowe konie mogą dalej jechać. To nie jest tak, że ona się zatrzyma i już ostatni dech z konia wyprze. I poza tym jednostka kawaleryjska może się skoncentrować szybko na wąskim odcinku frontu, uderzyć, przerwać i idzie w głąb ugrupowania przeciwnika, czyli spełnia troszkę taką rolę, jaką w II wojnie światowej spełniały wojska pancerne i zmotoryzowane, oczywiście przy całej różnicy techniki walki, ale powiedzmy strategicznie, taktycznie podobną rolę. I to decydowało. Nie to, że był słaby żołnierz. Żołnierz był chyba jednak dobry tam nasz, polski, że to wszystko wytrzymał. Sojusznik też nam wiele pomógł, ten ukraiński, mimo tego, że czasami nie doceniamy jego znaczenia. No i mamy to wszystko na kartach książki pana opisane. Dlatego warto na pewno po nią sięgnąć. Warto przewertować również ten drugi tom. Troszkę tak może my o nim nie mówimy, ale to jest też kompendium wiedzy, proszę Państwa. To jest kompendium wiedzy tej, której autor nie jest w stanie zawrzeć w tekście, bo ona rozbija narrację, bo ona tam nie do końca pasuje. Natomiast tam jest wiedza o tej armii, tam jest wiedza o tym wnętrzu tej armii, o ludziach. Możemy zobaczyć ich twarze, możemy sobie poczytać, jeżeli ktoś miał w rodzinie, pamięta, że dziadek, pradziadek służył w szeregach 6 Armii, to tutaj ma szansę jego nazwisko gdzieś znaleźć w tych bogatych indeksach osobowych. W tych zdjęciach, które tu się przechowały, jestem pewien, że wszystkiego pan nie zamieścił, zapewne, bo nawet wydawnictwo IPN by tego chyba nie udźwignęło, bo są to ogromne ilości materiału CAW, który można tam wykorzystać. Więc tutaj rzeczywiście pozycja ze wszechmiar warta polecenia dla wszystkich, którzy się interesują wojną
polsko-rosyjską, czy Polski z Rosją bolszewicką, znowu podwójnie mówię, zaznaczam, a chcą się jakby zorientować nie tylko o tym, co się działo na przedpolu Warszawy, wielkiej bitwie nad Wisłą, która oczywiście decyduje o przebiegu wojny, ale gdyby nie utrzymanie frontu na południu, gdyby nie zaangażowanie armii konnej przez między innymi oddziały 6 Armii, obronę Lwowa, no to nie mielibyśmy takiego zwycięstwa nad Wisłą być może, bo przecież wtedy Budionny mógłby sobie pójść szybciej w kierunku Wisły i troszkę inaczej wyglądałaby sytuacja. To jest też udział 6 Armii w bitwie pod Brodami z Budionnym, prawda? Dywizji 6 Armii to była ta bitwa, która zadecydowała o tym, że Budionny na 10 dni zniknął z frontu. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej bardzo ważnej części składowej tej książki. Mówimy o udziale żołnierzy, głównie o piechocie, o jeździe, ale autor poświęcił dużo miejsca i to zrobił bardzo kompetentnie lotnictwu 6 Armii, prawda? Mówimy o powstrzymaniu Budionnego, ale to także było przez kilka dni, popraw mnie proszę, nie wiem, czy nie przez tydzień nawet ta armia została kilka dni powstrzymana właśnie także pod Lwowem przez bardzo efektywne działanie lotnictwa w tej słynnej amerykańskiej eskadry kościuszkowskiej, która przez jakiś czas była w składzie lotnictwa 6 Armii. Więc tutaj to też jest bardzo ciekawe. Wchodząc panu w słowo, to chcę zauważyć, że autor zrobił tutaj rzecz jeszcze jedną, której do tej pory nie było w literaturze, to znaczy w czasie, kiedy pisał, nie było, później to się już zaczyna troszkę przebijać, dostrzegł udział w walkach oddziałów, które nie były przeznaczone do walki frontowej, natomiast z uwagi na sytuację zostały użyte i na przykład pod Wołoczyskami, pod komendą Kutiela doskonale się sprawdzały, nawet proszę Państwa idąc do walki bez naboju jednego, bo brakowało tak amunicji, że w pewnym momencie jeden batalion poszedł na front nie mając ani jednego naboju w ładownicach. Ale chodziło o to, żeby żołnierz się pojawił, żeby tam nieprzyjaciel już widział żołnierza, że tam już jest coś obsadzone. Mówię oczywiście o batalionach etapowych i to pan, dziękuję, że pan to podjął, bo to jest ważna rzecz. Ale jeszcze niestety nie zdążyłem, poszła rzecz do druku, uwzględnić opracowań pana profesora, jako znawcy właśnie autora książek o jednostkach etapowych. A myślałem o tym w kontekście dzisiejszego spotkania, mianowicie myślałem o wnioskach, jakie można wysnuć z przeszłości, które wydaje się martwa albo nie przystaje do rzeczywistości dzisiejszej. Ponieważ dyskutowałem z przyjaciółmi wielokrotnie o tworzonych jednostkach obrony terytorialnej i o takiej koncepcji bardzo silnej, żeby nie podlegały dowództwu operacyjnemu, bo zostaną zniszczone, że mają swoje zadania. I pamiętam, jak koledze podawałem przykłady właśnie te, o których pan profesor mówi, że jak się wszystko wali, to jednostki etapowe, wartownicze, słabo uzbrojone, no pan przecież o tym pisał, to je się rzuca na pierwszą linię, prawda? To samo w 39. Jednostki Obrony Narodowej, bataliony czwartego typu, najsłabsze, trzeba zapchać linię. Więc można jednak uwzględnić, czy dojść do wniosku, że historia może jednak czegoś uczyć. A druga rzecz, jeżeli można, to przy okazji nawiązanie do tego, o czym mówił przyjaciel o lotnictwie. Niestety, no właśnie, eskadra amerykańska, sukces czy zatrzymanie Budionnego pod Lwowem w najbardziej krytycznych dniach, 15-16, kiedy nie było jednostek, kiedy bolszewicy wyprzedzili polskie jednostki, mieli otwartą drogę do Lwowa, zastosowano metodę, czy wymyśloną taktykę, ale wymyśloną jeszcze przez poprzednika zmarłego, czy poległego 6 sierpnia, legendę lotnictwa polskiego, kapitana Stefana Bastyra, który dowodził lotnictwem 6 Armii przed dowódcą
Eskadry Kościuszkowskiej majorem Cedrykiem von Leroy i przez Bastyra oraz przez Ajdukiewicza Brzechwę, wówczas kapitana, w 1939 roku dowódcy dywizji, mianowicie, żeby dysponując kilkunastoma samolotami, co jak na rok 20 było potęgą, wysyłać w pewnych odstępach, żeby cały czas wisiały nad przeciwnikiem, ponieważ wiosną zaobserwowano, iż w lotach rozpoznawczych jednostka jazdy bolszewickiej, kiedy pojawiał się polski samolot, natychmiast zmieniała kierunek. Dla zmylenia. Zmieniała kierunek marszu. Kiedy samolot po kwadransie odlatywał, wracali na właściwy kierunek, ale to musiało potrwać. I Bastyr z Ajdukiewiczem wymyślili taką taktykę wysyłania co pół godziny samolotu, który miał krążyć, przy okazji ostrzelać z broni maszynowej. Są świetne źródła, no już dosyć znane przez historyków lotnictwa, ile na dzień, prawda, wystrzelono nabojów, ile rzucono bomb, a może nie wszyscy Państwo wiedzą, że samoloty nie miały wyrzutników. Piloci czy obserwatorzy brali te bomby na kolana, do kabiny, rzucali z ręki. I tak przez pół godziny trzeba było... Na oko. Trzeba było tak, doprowadzić koniec, w sumie zwierzęciem delikatnym, prawda? Bomby mogły odgrywać jakąś ważną rolę. Także po pół godziny, kiedy chcieliby przeciwnicy porządkować jednostki, pojawiał się kolejny samolot, kolejny lotnik. Przy czym takie 2-3 loty dziennie, jak pisano w dokumentach o pilotach, którzy byli przelatani, bo także może nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak wyglądał samolot wówczas. Kabina, nie jak, nie mówiąc o dzisiejszym, a nawet kabina samolotu z II wojny, prawda? Pilot siedział, jak nie wiem, w jakimś traktorze, wdychał wyziewy spalin. Gazoliny. Niektórzy mieli dość. Przez te 2-3 dni właśnie w sierpniu po takich atakach doszło do tego, że w jednym dniu, to są meldunki przechwycone rosyjskie, posunęła się dywizja jazdy o 10 kilometrów. Tylko 10 kilometrów w pustym terenie na skutek działań lotnictwa. Jest taki także meldunek, że jeden z ataków bolszewickich na kamionkę strumiłową odbito tylko dzięki lotnictwu. Ale jakie to były działania? Typowo szturmowe, prawda? Nie myśliwskie, nie bombowe, szturm. I niestety była krótka dyskusja w II Rzeczypospolitej na temat polskiego lotnictwa, ale w 1939 niestety lotnictwa szturmowego nie mieliśmy. O tych doświadczeniach zapomniano w sytuacji, kiedy Niemcy mieli wówczas świetnie przygotowane, prawda, Ju-87. Czyli jednak można z takich historii, wydawałoby się już zamkniętej, próbować jakieś wnioski także wyciągnąć i służące dniu dzisiejszemu. Jeszcze taka, można, zupełnie archaiczna historia związana z lotnictwem, skoro przy tym mówiliśmy o rzucaniu bomb przez obserwatorów z kabiny, ale też był taki przypadek, że jak brakło typowych bomb lotniczych, są zdjęcia, pokazują to, skorzystano z pocisków artyleryjskich, do których lotki zrobiono z desek, przyczepiono je drutem, obwiązano te deski do zwykłego pocisku, żeby on nabrał lotu takiego, żeby detonatorem spadł w cel. Więc tego rodzaju nawet mówimy o tej nędzy, prawda? Ale jednocześnie o pomysłach na improwizację, skuteczną improwizację, bo tymi bombami trafiali. Trafiali bombami. Przykład z innego odcinka frontu na północy, gdzie dowódca 15 pułku Łanów Poznańskich, podpułkownik Władysław Anders, zabrał się z samolotem na rozpoznanie i właśnie taką bombą trafił centralnie, bezpośrednio w sowiecki, bolszewicki samochód pancerny, więc miał bezpośrednie trafienie. Tak, no, dzisiaj to brzmi jak nie XX wiek. Ale jeszcze jedno. Mówiliśmy tu podpułkownik Anders, kapitan Brzechwa Ajdukiewicz. O czym warto pamiętać? I tutaj autor zwrócił uwagę na czwartej stronie okładki, że przez tę armię przewinęła się rzesza oficerów późniejszych znanych generałów. Mamy rotmistrza Abrahama, mamy majora Borutę Spiechowicza, porucznik Henryk Sucharski.
prawda? Generał Abraham przecież późniejszy. No to właśnie przed chwilą o nim mówiłem. Mój ulubiony pułkownik Burhard Bukacki, późniejszy generał i cała lista choćby znanych z II wojny światowej takich oficerów, dowódców, najbardziej znanych, o Andersie wspomniałem, ale on na północy, ale przez 6 Armię na przykład przez chwilę batalionem szturmowym w składzie pierwszej dywizji Jazy dowodził porucznik Stanisław Maczek, czy też dowódcą baterii artylerii konnej w pierwszym dywizjonie artylerii konnej tej też z pierwszej dywizji Jazdy porucznik Stanisław Kopański, więc mamy te wszystkie nazwiska później znane i oni, ci ludzie są w tej książce wymienieni. Tak, czyli mamy do czynienia z takim obrazowym przedstawieniem fragmentu frontu polskiego, nie do końca znanego tak jak front tutaj pod Warszawą, gdzie się toczyły główne walki, nie tak znanego jak nad Wkrą, front generała Sikorskiego, prawda, 5 Armii, no i oczywiście nie tak znanego jak bitwa nad Niemnem. Ostatnie działania 6 Armii toczą się w cieniu bitwy nad Niemnem, podobnie jak te działania, które osłaniają cały front polski w dobie kontrofensywy polskiej, toczą się w cieniu bitwy nad Wisłą. Pan tutaj szeroko to przedstawia i to jest kolejna wartość książki, którą mamy przed sobą. Front, który zdawał się być ubocznym, a jednak jak ważnym dla całości wysiłku zbrojnego polskiego. Nie wszystko pan mógł powiedzieć, ja to też biorę pod uwagę. Książka jest ogromnie bogato tutaj fakty wyposażona, a mimo to oczywiście nie wszystko można było powiedzieć. To też pokazuje nam, ile tam w tych w CAWie, które pan tutaj reprezentuje, Centralnym Archiwum Wojskowym, Wojskowego Biura Historycznego, ile tam jeszcze jest materiałów niewykorzystanych. To może być zachętą do jeszcze głębszego sięgnięcia przez kogoś i opracowania być może poszczególnych działań i historii dywizyjnych, których nam tak bardzo brakuje. Z tych wszystkich dywizji, które pan tutaj wymienia, tylko 18 dywizja ma monografię w tej chwili. Te inne dywizje nie mają z 6 Armii. Znaczy z wojny 18-20, bo jest 7 dywizja, dwudziestolecie. To dwudziestolecie, tak, zgoda. 10 dywizja, ale to bardziej północny front. Natomiast z wojny 18-20 nie ma. A są to rzeczy często fascynujące. Nawet pierwsza dywizja kawalerii, która przecież takie odnosiła sukcesy, a czasem porażki w wojnie z Budionnym, nie ma swojej monografii. Jest ogólnie o kawalerii mowa. Nie ma o tych jednostkach poszczególnych. I to jest pewnie kolejne zadanie przed kolejnym pokoleniem historyków. Mam nadzieję, że nie będziemy 100 lat czekać, tak jak tutaj czekaliśmy na monografię armii poszczególnych, bo one zaczęły tak naprawdę dopiero powstawać na początku tego tysiąclecia. Bo w latach 90. też jeszcze za mało wiedzieliśmy, bo proszę Państwa, była przerwa w badaniach. Przerwa od roku 1939 aż po rok 1989 nie wolno było, wolno było sobie badać, jeżeli Centralne Archiwum Wojskowe dopuściło w ogóle takiego delikwenta. Bo jak ja miałem korzystać, to były zupełnie inne czasy niż panowie pamiętacie, to musiałem mieć najpierw taką prośbę profesora, a potem zatwierdzenie przez komendanta akademii i dopuszczenie tylko do tych teczek, które promotor mojej pracy doktorskiej był łaskaw wskazać. To nie było takie proste. No i oczywiście, proszę Państwa, wszystko ręcznie się robiło. Każdy dokument trzeba było przepisywać ręcznie, jeżeli się chciało go zacytować. Dzisiaj pan korzystał z dobrodziejstwa, domyślam się, aparatu fotograficznego. Jeszcze nie. Panie profesorze, pamiętamy tamte czasy. Od godziny 10 do 18
skrupulatne zapisywanie. Pamiętamy. A ja teraz pamiętam czasy, teraz jak przychodzę, no przychodziłem teraz, no nie, bo pandemia mamy, ale jak przychodziłem już ostatnio do Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowego Biura Historycznego, bo to trzeba teraz łączyć, z aparatu fotograficznego mogłem korzystać. To ogromnie przyspiesza pracę. Masa materiałów tam czeka, naprawdę. Między innymi to, co pan był łaskaw wspomnieć o tych książkach o batalionach etapowych, to przecież jest wasze archiwum, panie doktorze. Wasze archiwum to ma. Tylko to wszystko jest niewykorzystane. Niektóre teczki były zakurzone, nie odpinane od roku 1948, kiedy zostały zaplombowane, kiedy ja je dostawałem do ręki. Kurzu miałem na rękach mnóstwo, bo one przyjeżdżały z Wesołej. Jak się kładło na stół, to od razu chmura kurzu się dobywała. Takie były to te dawne czasy w archiwum. Dzisiaj mamy możliwość korzystania pełniejszego. Myślę, że taka książka jak ta jest zachętą i pokazaniem, jakie dzieło można stworzyć na bazie zbiorów tego archiwum. To jest oczywiście inne archiwa też można uwzględniać i należy uwzględniać, natomiast gro materiałów do wojny roku 20 to jednak jest Centralne Archiwum Wojskowe, Wojskowego Biura Historycznego i tutaj trzeba to, no jak już nastaną może troszkę lepsze czasy dla historyków, można będzie znowu odwiedzać archiwum i korzystać z aparatu fotograficznego, no ale teraz przy pandemii to nie jest takie proste. To są różne bariery mimo wszystko. Mam nadzieję, że to się zakończy. W każdym razie pan wykorzystał znakomicie ten czas początku lat naszego wieku, jak to ładnie brzmi, bo wszyscy praktycznie jesteśmy ludźmi XX wieku, a nie XXI. Może z wyjątkiem pana Cieszaka, najmłodszy z nas. Ja to jeszcze pamiętam trochę przez mgłe czasy stalinowskie. Pan doktor pewnie już nie, ale czasy Gierka i Gomułki to pewnie pan pamięta. Panie profesorze, dla mnie wiek ubiegły to zawsze będzie wiek XIX. Aha, no to proszę bardzo. No dla mnie też, tak prawdę mówiąc. Historia 6 Armii, proszę państwa. Armii troszkę zapomnianej w naszej historiografii. Najpierw przed pana Grzegorczyka tutaj pierwsza książka, to trzeba wspomnieć, bo bardzo dobra książka o 6 Armii, która wyszła chyba w 2008 czy 2009 roku, gdzieś tak koło tego. No i teraz mamy pana dzieło tak dopracowane, jak pan powiedział, dopieszczone jeszcze tymi dodatkami bardzo ważnymi, bardzo ciekawymi. Nawet, jak tak, że tak powiem, od strony no, poszukania swoich atenatów, którzy być może służyli na tym froncie i tutaj jakaś wzmianka o nich będzie, no, jest dziełem naprawdę imponującym pod względem i objętości, i zawartości, co jest ważne. Bardzo ładnie wydane, bardzo starannie wydane. Książka, można powiedzieć, dopieszczona od tej strony. I wydana tak, jak należy wydawać dzieła historyczne. A niestety, ma pan rację, panowie tutaj wspomnieliście, że dzisiaj spotykamy się często z takim żądaniem od wydawnictw, przynajmniej niektórych, że owszem, książkę wydadzą, ale na przykład bez aparatu naukowego albo bez indeksów. No jak korzystać z książki 1000-stronicowej, nie mając indeksu? No można, ale jest to karkołomne, więc zarówno od strony edytorskiej, jak i od strony zawartości treści, od strony pewnej kompletności przekazanej wiedzy, materiału, szczegółowości. Mówię tu o działaniach bojowych, bo myśmy tutaj tak delikatnie panu wytknęli, że te sprawy polityczne gdzieś na uboczu zostały, te logistyczne w sensie zapewnienia tej łączności z Rumunią, że tutaj tego nie ma. No nie można w jednej książce, ja to też rozumiem, zawrzeć wszystkiego. Nawet największe księgi liczące 1500-2000 stron, a znamy takie i znamy autorów, którzy takie piszą, też wszystkiego nie zawrą. Zawsze jest jakiś margines do wypełnienia dla kolejnych historyków. Ale niewątpliwie można, myślę, polecić książkę pana no każdemu, kto chciałby zgłębić dzieje frontu południowego i zrozumieć znaczenie tego frontu w
czasie Bitwy Warszawskiej, tego frontu, który skromnymi siłami, no jednak dźwigał na sobie parcie dwóch armii czerwonych, czyli 12 i 14, i armii konnej. A przypomnijmy, tutaj padło słowo, że była równowaga sił do pewnego momentu. Do pewnego momentu, kiedy część sił zostaje wycofanych do Bitwy Warszawskiej, do naszej kontrofensywy z Nadwieprza, to tutaj zarysowuje się jednak nie tylko przewaga ruchliwości Armii Czerwonej, ale przewaga też i liczebna. I z tym się musieli zmierzyć obrońcy Lwowa, z tym się musiała zmierzyć 6. Armia, rozciągnięta na bardzo obszernym obszarze od Lwowa po granicę z Rumunią.